Kochani widzowie, nie ma czasu na wyjaśnienia. Założyliśmy nowy kanał Komentarik bez Beki Plus. Link w opisie, a teraz zapraszamy na film. W Polsce po staremu. Każdy wie swoje i nikt nic nie wie. Marszałek Sejmu mówi, że mandaty dwóch posłów wygasły. Najwyższa Izba Kontroli, że nie. A inny sąd, że jednak tak. Tymczasem nasi posłowie dostali niecodzienne zaproszenie. Halo? Mariuszek? Wbijacie dzisiaj na pickę do Pałacu Prezydenckiego? Panie prezydencie, nie mam czasu na żarty. Policja po mnie jedzie. Kamyk, no daj spokój, wiesz, wąska i chodź na pickę. Sam siedzę, nudzi mi się. Wam się to nic nie stanie. Nic wam nie zrobię, no nie da się prosić. Dobra, ale oglądamy Titanica, mam dość symetrii. Tymczasem premier zdecydował się zabrać głos w tej sprawie. Prezydent ukrywa dwóch kryminalistów, a za to groził ha. Donald. Takich pionków jak ty to ja na śniadanie zjadam. Andrzej. Myślisz, że nas aresztują? W pałacu? Przecież jak wejdą i Agata zobaczy, że napierdli błotem, to ją będą musieli zamknąć za zabójstwo z podwójnym okrucieństwem. Ja teraz muszę jechać na Belweder, to znaczy do Belwederu. Kiedy tylko prezydent pojechał do Belwederu, polska policja ruszyła do akcji. Nie ruszaj się, bo was posiekam pałką jak Turek kebaba maczetą! Andrzej, ratuj! Mają nas! Panie Mietku, zawracamy. I panie prezydencie... Nie da się. Autobus tam drogę zastawił. Ale mi się chciało szczać, kurwa. Człowiek cały dzień trzyma. O, jak fajnie. O, jak fajnie na zimnym para leci. To jest skandal. Policja powinna zająć się ludźmi w kapturach na ulicach, a nie niewinnymi posłami. Wąsek, musisz przejść na protest głodowy. Nie no, co ty, ja to sama skóra i kości, nikt się nie przejmie. Będziesz to jadł. I tak poseł Kamyk, znaczy były poseł Kamyk, albo obecny, znaczy zależy kto mówi, zdecydował się na protest głodowy. Minął dokładnie jeden dzień, kiedy Andrzej zdecydował się na krok ostateczny. Szanowni Państwo, wczoraj stała się rzecz straszna, zatrważająca wręcz. Moi przyjaciele zostali zabrani z Pałacu Prezydenckiego, a ja musiałem jeść pizzkę w samotności i do tego była zima. Dlatego... Z dniem dzisiejszym rozpoczynam procedurę ułaskawienia. Kurwa, tyle się w tej Polsce dzieje, że już człowiek nie wie, że czarne jest białe, a biały jest czarne. Jeszcze mnie zamknęli za zbieranie chrustu w lesie, jak tak można? O, a panowie już wychodzicie? No panie, kochany, jeszcze jeden dzień na głodówce i bym tu fiknął. Kurwa, może i mnie by prezydent ułaskawił. Widzowie kochani, jeżeli chcecie więcej filmów od teamu Bez Beki, wbijajcie na nasz kanał Bez Beki Plus, link w opisie. Znajdziecie tam informacje z Polski i ze świata z areczkowym komentarzem. A jeżeli czasem nie rozumiecie, o czym są nasze filmy na kanale Bez Beki, to doskonale się składa, bo na Bez Beki Plus znajdziecie informacje na temat wydarzeń, na podstawie których tworzymy filmy. Nasz ulubiony prezydent skarżył się ostatnio na brak towarzystwa w pałacu, więc żeby mu się nie nudziło, zaprosił do siebie dwóch kolegów. Okazało się, że kolegów szuka policja i kiedy tylko prezydent wyszedł ze swojego gabinetu, policja aresztowała jego kumpla.